Uczeń przyniósł kajak do szkoły, co jest? Jak można przynieść kajak do szkoły? Uwagi szkolne. Coś, czego nikt nie chce. Ostatecznie każdy chociaż jedną w życiu dostał. Jednak za chwilę zobaczymy uwagi od dosyć odklejonych nauczycieli. Przez co chociaż tym razem będziemy mogli się z tego wszystkiego pośmiać. Okej, let's go. Co? Wiktoria zepsuła toaletę? Mamy nawet zdjęcie dowodowe, co jest? Nie, no ona musiała wyjść na ten kibel. Ale czemu? Co to się stało? Jeszcze rozumiem, jakby wrzuciła tam petardę i rozwaliła cały kibel. Konia przykleja w damskiej toalecie niestosowne obrazki. Nice dick, bro. W sensie w każdej szkole takie coś się dzieje i to jest chyba już normalne. Uczniowie klasy 8 A rzucają mokrym papierem toaletowym na samochód nauczyciela. A tutaj, i tutaj też, na masce. Najwidoczniej ten nauczyciel zasłużył na to, więc Kaja zepsuła sufit? Czekaj, mamy nawet zdjęcie dowodowe. Co, na miotło zjeba sufit? No biedny sufit, no. Uczniowie bez pozwolenia opuścili świetlicę, aby zrobić hot dogi w opiekaczu. I co w tym złego? No uwaga, dostali, ale chociaż się najedli, tak? Z jakim sąsiwym wariacie? To było cringe, tak wiem. Kuba wyszedł na przerwę o 19:20 i wrócił z ogoloną głową. Nie chciał powiedzieć, co się stało. Ja sobie to nawet wyobraziłem. Podczas przerwy chłopcy zrobili zawody, kto głośniej krzyknie słowo chuj. Mordogramy w ku... Najlepsza gra? Dokładnie. Na stołówce? Na lekcji. O. Nie no, na lekcji to wiadomo, że się robiło takie rzeczy. Kto tego nie robił nigdy? Ogólnie ostatnio słyszałem, że jak zostawisz łapkę w górę, to nigdy nie dostaniesz uwagi. W sumie warto to sprawdzić. A przypominam, że jak będzie ich 1000, to jutro kolejny odcinek. Co? Uczeń przyniósł kajak do szkoły, co jest? Jak to chyba był robiony dzień bez plecaka. Mamy jeszcze zdjęcie dowodowe. Jak można przynieść kajak do szkoły? Robi wrażenie. Gość z mojej szkoły przyniósł strumę. Igor po raz kolejny powiesił na pisuarze niestosowne zdjęcie. No zobaczmy, co to takiego jest. Naprawdę. Nawet tutaj Mister Krycha mi się musi pojawić. Kolejny. Daniel przykleił na pisuarze niestosowne zdjęcie. Nice cock, bro. Zobaczmy komentarze. Nie no, nic ciekawego tutaj nie ma. Szymon podczas zdalnej lekcji zarzuca nauczycielowi, że przeszkadza jemu i jego kolegom w grani. Ale w sumie to jest prawda. Ile razy na zdalnych grałem w gry? W ogóle mam śmieszną historię z tym, bo jak grałem w CS-a, to się przez przypadek odciszyłem i zacząłem wyzywać nauczyciela. Ale na szczęście tej nauczycielki w ogóle nie było przy kompie. Michał podczas lekcji trzyma cegłę na stoliku, twierdzi, że to jest jego prezent urodzinowy. Trzeba szanować swoje prezenty, tak? Ale kurwa, cegłę. Marysia na kartkówkach podpisuje się jako Oliwka Brazil. Ale w ogóle teraz Oliwka Brazil mi się tak śmiesznie kojarzy, bo pisałem ostatnio matury i każdy przed tą maturą szukał przecieków. Jednak przecieki nie okazały się prawdziwe i jednym z tych przecieków była właśnie rozprawka o Oliwce Brazil. Bo nie może to być prawdziwa uwaga. Piotr dzisiaj był smutny, na szczęście później się rozweselił. Że kurwa, co? Za co była ta uwaga? Napisz w komentarzu, jaka była twoja najdziwniejsza uwaga w życiu. Jeśli uważasz, że ten kotek jest słodki, zostaw suba.